Siemanko moi drodzy, witam Was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj będę robiła aktualizację odcinka, który nagrywałam z Matim już dawno, bo myślę, że jakieś 2 lata temu na kanale Matiego ten film się pojawił i był to odcinek, w którym zamawialiśmy najtańsze rzeczy ze stron luksusowych marek. Chodzi o jakieś tam droższe marki, o jakieś luksusowe sklepy, więc dzisiaj zajrzę na strony i tych sklepów, które wtedy odwiedzaliśmy i też może jakieś inne się pojawią i będziemy robić zakupy. Muszę też zrobić zasadę, tak jak podobno jak wtedy zrobiliśmy, w sumie taką samą, że nie chcę, żeby jakieś rzeczy się powtarzały. Chcę, żeby te rzeczy były zróżnicowane, bo zauważyliśmy pewną tendencję na tych stronach, że często najtańsze są po prostu skarpetki, więc robimy zasadę, że nie, rzeczy nie mogą się powtarzać, że musimy kupić totalnie różne rzeczy na każdej ze stron i pomijamy też dział dziecięcy. Chcę jednak mimo wszystko, żeby te rzeczy nam się przydały, mi czy Matiemu, czy może jakimś ekipowiczom, bo też może zrobimy tutaj kilka prezentów, podobnie jak wtedy zrobił Mateusz podczas nagrywania tego odcinka, więc pomijamy dział dziecięcy, bo takie rzeczy w najbliższym czasie nam się nie przydadzą. W takim razie zaczynamy od Balenciagi. Marti słyszał, że nagrywam ten odcinek i się mnie spytał, czy mu kupię skarpetki, bo on mi sobie też kupił skarpetki. Swoją drogą mam te skarpetki do dzisiaj i je uwielbiam. Są w ogóle niezniszczone. Serio, kocham te skarpetki, one są takie przyjemne. I standardowo szukamy, dajemy filtry od najtańszego. Dobra, w pierwszym dziale skarpetki są za 90 euro. O, jest pin. Pride Magnet Pin. Taka wstążeczka w kształcie takiej wstążki, które można sobie gdzieś przyczepić jako jakąś ozdobę, nie wiem, czy do marynarki, czy w ogóle które, czy w sumie do gdziekolwiek się ma ochotę. I kosztuje on 50 euro, więc Mati chyba nie dostanie skarpetek z Balenciagi. Nie ma nic tańszego na stronie i w takim razie wynosi to 50 euro. Dobra, kolejny sklep Gucci. Dobra, tutaj jest woda toaletowa i kosztuje 86 euro. Gucci Bloom. Jest coś tańszego i są to patyczki bambusowe, nie wiem, czy takie kadzidełka, chyba o to chodzi, ale i kosztują one 70 euro, ale są dostępne tylko w sklepie. Najtańsza jest woda toaletowa Gucci Bloom, 50 ml, 86 euro. Dobra, przechodzimy do kolejnego sklepu i kolejnym sklepem może być Versace. O! Stringi za 30 euro. To jest bardzo dobra cena. No to wynika z tego wszystkiego, że bierzemy stringi. O, może Supreme 22 za bryloczek, więc bryloczek wygrywa. Dobra, to w takim razie na stronie Supreme'a najtańszy jest bryloczek. Na pewno biorę czarny, bo czarny mi się bardziej podoba niż czerwony. Dobra, następnie idziemy na stronę Fendi. No i to jest chyba rzecz, którą my kupiliśmy wtedy, jak nagrywaliśmy ten odcinek z Fendi. Jest książka o Rzymie. No taka turystyczna. Taki przewodnik, no. No i teraz co zrobić? No raczej nie będę brała tego samego, co zamówiliśmy wtedy. Dobra, w takim razie kupujemy książkę. Palazzo della Civiltà Italiana. Ale ją zamawiamy. Ona kosztuje 70 euro. Kolejny sklep w takim razie. Będzie nim, moi drodzy, Babe. Co to jest? Baby Milo Memo Pad. Oprócz tego jest logo Hand Mirror i paczka naklejek. Każda z tych rzeczy kosztuje 19 euro. W takim razie biorę ostatecznie te Memo Pad, te karteczki jakieś samoprzylepne, czy jakieś takie naklejane, czy jakieś tam, kurna, nie wiem, za 19 dolarów. Dobra, lecimy do kolejnego sklepu i kolejnym sklepem będzie Barber. I w akcesoriach najtańsze są skarpetki stopki za 220 zł. No i mamy jeszcze tańszą rzecz. I jest to kredka do oczu prawdopodobnie. 95 zł. No to w takim razie z Barbery też mamy już wybraną rzecz. I będzie to kredka do oczu. I kolejny sklep. No to Dolce and Gabbana, czy jakkolwiek się to tam czyta. I pierwszą najtańszą rzeczą są majtki za 55 euro. 45 kosztują takie skarpety. No bierzemy te skarpety po prostu chyba. Kurde, no mamy skarpetki, z których Mati totalnie nie będzie zadowolony. Jestem rozdarta. No i najwyżej będzie miał po prostu te skarpetki na zimę do butów narciarskich. No to bierzemy skarpetki. Kolejny sklep, jaki odwiedzimy, będzie to Off-White. W dziale męskim na ten moment najtańszy znalazła case na AirPods. Logo print AirPods
Moc Pro Case kosztuje 263 zł. Dobra, no to wynika z tego, że w Off-White'cie najtańszy jest ten case. Tak, za 263 zł są 4 różne wzory do wyboru. Aha, dobra. 2 są na te nowsze AirPodsy, a na AirPods Pro, a 2 są na zwykłe AirPodsy. Ale u nas raczej więcej osób ma AirPods Pro, więc też takie wezmę i wezmę taki zwykły case z logo. Mamy Off-White'a w takim razie, 263 zł i przechodzimy do kolejnego sklepu. I będzie to Palm Angels. Case na AirPodsy. Kosztuje 305 zł, ale przed chwilą wzięliśmy już z Off-White'a, więc tutaj musimy na pewno znaleźć coś innego. Na 12 jest. 12 Pro albo 12 Pro Max. No więc chyba po prostu trzeba będzie wziąć któryś z case'ów. iPhone 12 Pro w takim razie. Dobra, i case jest już ostatnią rzeczą, którą będziemy zamawiać, więc teraz nie pozostaje nic jak czekać, aż paczki do nas wszystkie przyjdą, bo pewnie niektóre będą szybciej, niektóre będą troszeczkę później, ale mam nadzieję, że w ciągu 2 tygodni już wszystko do nas przyjdzie i będzie można się wziąć za robienie unboxingów i wręczanie prezentów. Więc widzimy się za 2 tygodnie, po prostu jak przyjdą wszystkie paczki. Dobra, moi drodzy, widzimy się 2 tygodnie później. Są już ze mną prawie wszystkie paczki, które zamówiłam, z jednym wyjątkiem. Ale to za chwilę Wam opowiem, o co z tym chodzi. No bo sobie może od tego zaczniemy. Więc może zacznę od tego, co tutaj się pojawiło. Ponieważ, jak pamiętacie, na stronie Barbery chciałam zamówić jakiś kosmetyk, kredkę do oczu. Ale podczas składania zamówienia ja nie zauważyłam takiego małego napisu na dole, który brzmiał coming soon, to po pierwsze. Ale po drugie, jak dodałam to do koszyka, okazało się, że żaden z kosmetyków ze strony Barbery nie może być dostarczony do Polski, więc nie byłam w stanie żadnego kosmetyku stamtąd zamówić. Więc okazało się, że najtańszą rzeczą, która była możliwa do zamówienia, były skarpetki, stopki. No i zamówiliśmy te skarpetki tam na drugi dzień. Zostały one wysłane, ale zaczęły się komplikacje z paczką. Okazało się, że paczka utknęła na kontroli celnej. Jest już gdzieś w Polsce, ale leży sobie tam od jakichś 10 dni i się stamtąd nie rusza. Kontaktowaliśmy się z tym oddziałem, że tak powiem, ale nic tam nie wynikło i paczka jak leżała, tak sobie leży dalej, więc tak naprawdę nie wiadomo, kiedy przyjdzie, więc żeby już nie opóźnić tego odcinka, żeby już to nagrać, kupiłam po prostu te skarpetki w Witkacu, bo były dostępne tak naprawdę od ręki w Krakowie. No, więc skarpetki dotarły do nas w takiej formie. Ej, a ja myślałam, że to jest napis Barbery. A, bo jest na drugiej, to jest podzielone na dwie stopy. Tu jest burb, a tu jest R. A właśnie, jeszcze Wam będę musiała wyjaśnić, czemu wzięłam skarpetki, bo skarpetki miałam wziąć z innego sklepu. Skarpetki miałam zamówić z Dolce Gabbany, ale tam była podobna sytuacja, więc też za chwilę Wam opowiem. No i te skarpety trafiają do Matiego. Tutaj mamy Palm Angels, moi drodzy. Ja wiem, co tutaj będzie i to będzie rzecz dla Pauliny, bo jak już mówiłam w pierwszej części odcinka, jak zamawiałam rzeczy, najtańszy był case dla iPhone'a 11 Pro i 11 Pro Maxa. I się okazało, że takiego iPhone'a u nas ma Paulina. Tak wygląda paczka, nic niesamowitego tak naprawdę. I to jest case'ik. Uuu, nice. Dobra, git. Tak czy siak to leci w ręce Pauliny. Kolejna paczuszka, mała, cieniutka. I to jest paczka z Suprema. Dostaliśmy 2 wlepy. To fajna. Ja ją muszę dać Matiemu. To jest z tej kolekcji z Barbery. Ty sobie zamówił te ubrania. Ta naklejka musi trafić do Mateusza. I zamawialiśmy breloczek z Suprema. Brałam kolor czarny, tak się on prezentuje. Ale jest całkiem ładny. Breloczek jak breloczek. I ten breloczek trafi... Odkryłam coś. Dobra, jednak to jest coś niesamowitego. Ale zajebiste. Bo próbowałam rozszyfrować podczas nagrywek, co jest napisane na tym breloczku. I przeczytałam, że to jest napis fucking. Dobrze mówię? Fucking, no. To teraz patrzcie, co się dzieje. Ale kozak. Dobra, zajebiste ten breloczek. I on wędruje do Nowczeksa, do naszego streetwearowego świra. Ej, zajebisty ten breloczek, naprawdę. Mega mi się podoba. Jak oni to przemyśleli w ogóle? Co jest? Dobra, teraz z tej strony. To jest Gucci, na pewno. Jeju, jak ładnie zapakowane. Ej, w ogóle ja jestem takim zbieraczem siatek, naprawdę. Ja w ogóle uwielbiam wszystkie możliwe siatki. W moim samochodzie jest tyle siatek na zakupy, że sobie nie wyobrażacie. I siatek takich na owoce i na warzywa, ja zawsze na zakupy noszę. I tutaj kolejny woreczek. I tutaj w drugim woreczku jest rzecz, którą kupowałam. I są to perfumy. Próbka chyba tego samego perfumu. Jeżeli chodzi o te perfumy, to ja sobie je zostawię chyba dla siebie. Ja ostatnio mam fazę na perfumy, więc z miłą chęcią sobie je przetestuję. Kolejna paczka. Balenciaga. W takim małym pudełeczku. O Jezus. I w takim malutkim woreczku. Patrzcie, prezentuję. Ale ładny.
Przyznacie, teraz tak on działa. No faktycznie jest magnetyczny, ale mocny ten magnes. Jestem ciekawa, czy mi chwyci przez kurtkę, bo kurtkę mam dość grubą. Ej, no trzyma się. Dobra, tylko trzeba uważać na to, żeby nie zgubić tego magnesa. I wydaje mi się, że ten film trafi do Wery, bo może Werze się przyda do jakiejś marynarki, czy od czegoś, jako jakaś taka ozdoba. Wydaje mi się, że Wera lubi takie jakieś dodatki. Dobra, Off-White. Tak się prezentuje nasz pakunek. Jest tutaj case na AirPodsy. No i jeżeli chodzi o tego case'a, to jego zostawiam dla siebie. Ja mam właśnie AirPodsy Pro, więc będę używać. O, już wiem, co to jest. To jest paczucha z Bape'a, moi drodzy. Tak się prezentuje rzecz, którą zamówiliśmy. Ej, w ogóle ja mogę pootwierać to, bo ja sobie tego nie otworzyłam. Zostawiłam to w pudełku. Może się cofnijmy. Uuu, no właśnie, no i nie otworzyłam i byśmy się nie dowiedzieli, że tu jeszcze jest coś takiego. Tu wsadzamy nasze AirPodsy. Tutaj zamykamy nasze AirPodsy. Pinamy tutaj nasz case. I możemy sobie nosić, a możemy sobie czegoś przypiąć. A możemy sobie, nie wiem, gdzieś zaczepić. I w sumie łatwiej takie AirPodsy znaleźć na przykład w plecaku czy w torebce, jak się ma jakąś taką zaczepkę, zawieszkę. Czas na to. To są karteczki samoprzylepne, takie do zaznaczania jakichś rzeczy. I wydaje mi się, że to powędruje do Kasi. Kasia lubi takie rzeczy. Ja wiem, że Kasia lubi jakieś takie ozdówki do papieru, jakieś, czy robić sobie jakieś takie, jak się nazywa, takie albumy i tak dalej. I że wydaje mi się, że Kasia będzie po prostu z tego korzystała. Książeczka z karteczkami. Uwaga. Versace. Ślicznie zapakowane, właśnie miałam mówić, że tutaj... A może ja też tutaj może zamówiłam to na prezent. Wow, no to super. Ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Taka gumka. Można ją nosić na głowie, tak, ale nie chcę sobie rozwalić. Pokażę wam. Proszę. Otwieram pudełeczko, pięknie zaklejone naklejką, moi drodzy. Stringi to są. Ej, duże one są w sumie. A to jest chyba rozmiar S. Myślałam, że będą mniejsze. Jeżeli chodzi o stringi, to raczej nie będę ich wręczała nikomu jako prezent, więc zostaną po prostu ze mną. Tutaj, co my tu mamy? No i tutaj wam będę musiała też wyjaśnić, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o Dolce Gabbana, to z Dolce Gabbany mieliśmy zamówić skarpetki. Jak się okazało, na stronie, w momencie jak się dodało dopiero skarpetki do koszyka, bo dało się normalnie wybrać rozmiar. Przy dwóch rozmiarach było napisane, że go nie ma, ale ja wzięłam ten, przy którym nie było tego oznaczenia. Wybrałam rozmiar XL. Pojawił się taki komunikat w momencie, jak się przeszło do koszyka, więc no nie byłam w stanie tych skarpetek zamówić, więc po przeglądnięciu strony okazało się, że kolejną najtańszą rzeczą są bokserki. I przez chwilę miałam dylemat, bo uznałam, że kurde, w sumie zamówiliśmy te stringi, więc tak naprawdę majtki i majtki, ale jednak stringi i bokserki nie jest to samo, więc uznałam, że po prostu biorę te bokserki. To jest zapakowane na pewno na prezent. Ej, jakie fajne pudełko, pudełko też mi się przyda. Takie majty. No nie wiem, czy je otwierać, jakie będę komuś dawać w sumie. Majty powędrują do Krzycha. I ostatnia paczka, którą mamy dzisiaj do otwarcia. Największa na koniec. Fendi, moi drodzy. Siatka. I to, co zamawialiśmy. Książka. A w zasadzie album. Jeżeli chodzi o książkę, ja sobie ją zostawię. Wydaje mi się, że ona może fajnie wyglądać kiedyś. Jako ozdoba w domu czy coś. Więc uznałam, że sobie ją zostawię. Tak się prezentują nasze zakupy. Idziemy rozdawać, tak. Paulina, jaki ty masz model telefonu w końcu? To ja mam 12. Dobrze. No. To musisz przymierzyć. Nie pamiętam już. No więc taki mam dla ciebie prezent. Ale mam nadzieję, że ten. Bo ja już zapomniałam to 2 tygodnie temu i już zdążyłam zapomnieć. Na jaki to był model? Chwila prawdy. Za mały. O nie, tu masz Maxa. Nie, nie mam Maxa, na pewno. A to nie jest do mini? Bo to jest bardzo malutkie. Ej, to oni musi to pomylić. No a ja mam Maxa, czyli to będzie do mini. Jak to mini? Ale dupa. Ej, to ja muszę sprawdzić, bo na pewno nie zamawiałam mini. Dobra, to go wymienimy i wtedy będziesz miała case'a. No to wrócę za pewnie 2 tygodnie. Bo ja nie tak powiedziałam, że to jest jakiś taki mały, nie? No to dupa. To oni się chyba pomylili, bo w nazwie jest iPhone 12 Pro, więc oni się pomylili. No tak, bo nie ma mini Pro. Bo zamówiony jest dobry, iPhone 12 Pro. Jest tak napisane na paragonie. Ich wina. Słucham, co tam, co tam? Prezent. Lubię prezenty. No wiadomo, każdy lubię lubi. Prezenty. Zrobiłam zakupy na stronach na takich, wiesz, luksusowych, jakichś fajniejszych. No. I kupowałam najtańsze rzeczy z tych stron. No. Ale wydaje mi się, że ta rzecz się spodoba. Majtki. Dolce & Gabbana, oh yeah! Nie wiem, jaki to się rozmiar, bo to jest M-ka. Pewnie git, ja też nie wiem nawet, ja takich, które pasują, to noszę. Zajebiście, bardzo fajny prezent, majtki zawsze kinowe. Jestem niezmiernie ucieszony, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, niech się świetnie noszą. Pozdrawiam wszystkich widzów, wstawcie suba na ten kanał. Widzimy do Kasi. A, Kasia, tak. Kasia! Kasia! Możemy Kasię na chwilę. No, znowu? Ja dostanę skarpetkę.
Nie, nie będzie to skarpetka. Wydaje mi się, że ty lubisz takie rzeczy papiernicze i jakieś takie też ozdóbki. Długopiskie. Coś innego. No więc to jest taki biur karteczek. Przylepnych. Różnych. Tak, ja akurat lubię takie, to prawda. No właśnie, tak zawsze sobie wydało. Piszę zawsze sobie różnymi maweczkami. Albumy, jakieś takie rzeczy. Tak. A jak to jest? Babe? Babe. No coś kojarzę, ale nie wiem, co to. No, ale niech ci się dobrze przykleją. No więc. Ale widziałeś, co już mam z tyłu. Widziałem coś czerwonego. No nieważne, to już wiesz, co to jest, bo to jest dodatek zawsze do tej marki, więc masz. Okej. Okay. I najtańszą rzeczą na stronie Suprema był bryloczek. Tak. Obroczek Supa? Tak, ale no właśnie. I on mam ma. Go, a mam ci go oddać, tak? Nie. Ale zobacz, od dwóch stron, bo on ma dwa napisy. W sensie od góry i od dołu. Dobra, czekaj. Jak? No tak. No. I tak. Czaisz? Ja tego nie zauważyłam. Ja w ogóle rozkminiałam z Rudym, co jest napisane na tym bryloczku. I jak wam mówiłam. Zajebiste, zajebisty bryloczek. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, ja się bardzo cieszę. Zajebiste to jest. Jest tu może Vera? Yeah. Vera, mogę ci dać jedną rzecz? Nie bierz od mnie nic. No więc mam dla ciebie taki drobiazg. To jest taki mega drobiazg, ale wydaje mi się, że tobie by się, coś może ci się on przydać, bo ty lubisz jakiś taki... Jeszcze jest w kolejnym woreczku, więc musisz otwierać czy nie otwierać? Nie, on przez chwilę zerżał, że masz założone taki czepek na głowę, ale masz jakąś kubkę. O, mega cute. Ej, fajny. I właśnie on jest w ogóle tymczasowy. To jest super rzecz. No, ale na magnesie właśnie możesz go dać. Ja nie wiedziałam, tak przeczytałam, że magnesowy jest, i się jakoś będzie trzymało. Ej, a spróbowałam i normalnie przez kurtkę będzie trzymało. Mega cute. A ty chodzisz, jak wiesz, w marynarkach, kurteczkach i tak dalej, więc znam, że to by się przyda jako jakaś taka ozdoba. Zarąbiste. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Fajne. Dobra. Ej, mega fajne. Dobra, mam dla ciebie coś. Co? To, co chciałeś, ale nie wiem, czy tak nie ma. No, miałoby być najtańsze. Zobaczyłem, że są najtańsze. Są najtańsze. Są dobre. Są najtańsze i są to skarpetki. Tak. To są skarpetki, ale nie widzicie, że mam na sobie takie skarpetki, ale mam na sobie drogie skarpetki. Ale jakbyś już wsiąknął buty. Więc jak będę u kogoś chodził na bosaka, sobie tak o, kogoś w mieszkaniu albo w domu, to będą wiedzieli, że drip jest odtąd, nie kończy się, wiesz, gdzieś tutaj na bluzie, tylko jeszcze jest skarpetka. No. Jeszcze mam do ciebie jedną rzecz, ale to taki drobiazg, ale myślę, że ci się spodoba. Słuchaj mnie czemu. Robiłam zakup na stronie Suprema i dostałam też... Zakup? Tak, tego bryloczka. Naklejki jest również? Tak, dostałam dwie naklejki, z czego jedna z nich wygląda tak. O! No. No. Mam komplet z tej kolaboracji. Właśnie mówiłam. Ale mam gacie za duże, więc jeszcze z niej nigdzie nie wychodziłem. Właśnie mówiłam, że sobie to zamówiłeś, więc no, nie wiem, czy ją wykorzystasz, czy nie, ale symbolicznie. Pewnie, jak ubiorę się ten sam strój, to sobie jeszcze tutaj gdzieś... Na czoło na przykład. Nie, na bok chcę tak przykleić. Na przykład. I dobrze będzie, powinno dobrze wyglądać. Dobra, no to dzięki. Proszę bardzo. W takim razie. Dobra, a w końcu ja nie wiem, czy ja powiedziałam, jak to się wydarzyło, że w końcu skarpetki są z tego Barbery. Bo przez to, że z Dolce & Gabbana odpadły skarpetki, to inną najtańszą rzeczą były majtki, więc z Barbery, z którego odpadły kosmetyki, mogłam kupić skarpetki i to się nic nie powtarzało. No. Więc tak. Moi drodzy, to było już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dajcie znać, czy wam się podobało i czy chcecie zobaczyć więcej takich odcinków. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby ze wszystkim być na bieżąco, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia niebawem.